Małgorzata Strzałkowska, doświadczenie. Pani rzekła dziś uczenie. Przeprowadzę doświadczenie. Oto jajko. A do tego zaraz, coś takiego niemożliwe. Nie ma jajka. Przecież było. To nie bajka. Cóż to znowu za zwyczaje? Kto je zabrał, niech oddaje. Kaziu, to ty? Powiedz proszę. Wiesz, że kłamstwa wprost nie znoszę. Nie ja, słowo proszę pani, nie ruszałem ani. To ktoś inny, zdaje mi się, że to Tadek albo Krzysiek. Nagle Michał z miejsca wstaje. Ja je zjadłem, tak przyznaję. Było takie duże, śliczne i niezwykle apetyczne. Pani zbladła, zczerwieniała i ze zgrozą wyszeptała. Chłopcze, jajko doświadczalne było całkiem niejadalne. Miało przeszło 2 miesiące, mogło nawet być trujące. Całe szczęście, żeś się przyznał. Postąpiłeś jak mężczyzna. Nie każdemu się to zdarza. No a teraz do lekarza. I zbiegając po 5 stopni, popędzili do przychodni. Prawdę zawsze warto mówić, choć ją czasem trudno lubić.